Uleczę ich niewierność. Nauczanie domowe. 17 marca. Księga proroka Ozeasza, rozdział 14, wersety od 2 do 10. Tak mówi Pan. Wróć, Izraelu, do Pana, Boga Twojego. Upadłeś bowiem przez własną swą winę. Zabierzcie z sobą słowa i nawróćcie się do Pana. Mówcie do Niego, usuń cały grzech, a przyjmij to, co dobre. Zamiast cielców dajemy Ci nasze wargi. Asyria nie może nas zbawić. Nie chcemy już wsiadać na konie, ani też mówić, nasz Boże, do dzieła rąk naszych. U Ciebie bowiem znajdzie litość sierota. Uleczę ich niewierność, szczodrze obdarzę ich miłością, bo gniew mój odwrócił się od nich. Stanę się jakby rosą dla Izraela, także rozkwitnie jak lilia i jak topola zapuści korzenie. Rozwiną się jego latorośle, będzie wspaniały jak drzewo oliwne, woń jego będzie jak woń Libanu. I wrócą znowu, by usiąść w mym cieniu. I zboża uprawiać będą, winnice sadzić, których sława będzie tak wielka jak wina libańskiego. Co ma jeszcze Efraim wspólnego z bożkami? Ja go wysłuchuję i ja na niego spoglądam. Ja jestem jak cyprys zielony i mnie zawdzięcza swój owoc. Któż jest tak mądry, aby to pojął i tak rozumny, aby to rozważył? Bo drogi pańskie są proste, kroczą nimi sprawiedliwi, lecz potykają się na nich grzesznicy. Wróć Adamie, wróć Zygmuncie, wróć Anno, wróć Zofio. Wróć do Pana. Wezwanie jest proste, jasne, zachęcające. Wróć, bo warto. I prorok uczy tego, co się dzieje, kiedy wracamy. Kiedy wracamy do Boga, następuje leczenie. Następuje wewnętrzne uzdrowienie, wewnętrzna przemiana. Coś, czego bardzo potrzebujemy, ponieważ jesteśmy poranieni przez ten świat, przez nasze nieopatrzne decyzje, przez innych ludzi, przez zło. Wiele tych zranień może zostać uleczonych niemal natychmiast, kiedy wracamy do Boga, kiedy rozpoczynamy tę drogę, w której pozwalamy na Boże działanie. Zatem prorok daje niejako instrukcję. Przyjdź. Przyjdź do Boga. To ważne, żeby ta decyzja nastąpiła. Ja chcę naprawdę wrócić. Ja chcę podjąć te kroki, które są z powrotem związane. We mnie jest to postanowienie i zaczynam je realizować. Bo drugim krokiem jest poproś. Poproś o to, żeby Bóg usunął cały grzech. I Bóg to zrobi. By Bóg zainterweniował w całym złu, które mogło mieć miejsce w przyszłości, w całej historii, która mogła być bolesna. Usuń cały grzech, Boże, i przyjmij to, co dobre. To jest niesamowite, że prorok, wkładając w nasze usta tę modlitwę, ucząc nas tej modlitwy, mówi o dobru, które Bóg w tobie widzi. Bo ta modlitwa zakłada, tak, Boże, ja chcę, żebyś usunął zło, ale przyjmij dobro. To oznacza, że w tej modlitwie już pojawia się pierwszy ważny element. Bóg widzi w tobie dobro i chce, żebyś na modlitwie to uznał. Jest we mnie cząstka, jest we mnie jakaś, choćby najmniejsza, część, która jest radością dla Boga i powinna być też radością dla mnie. I wtedy Bóg zaczyna działać. Usuwa niewierność. Mowa więc o wewnętrznej zmianie, o odmianie pragnień, o innym zainteresowaniu, które pojawia się w naszym sercu, w naszej duszy, w naszym myśleniu, przeżywaniu. Bo na tym polega uleczenie niewierności. Tego, że biegaliśmy za różnymi rzeczami, nie byliśmy stali czy słowni, a to zostaje uleczone. I skutkiem jest to odczucie, że to jest jak
zroszenie naszego wnętrza, jak ożywienie, jak rozlanie wody na ziemi, która była spękana i zeschła. I widzimy te pozytywy, rozkwitamy, zakorzeniamy się. To są skutki tego właśnie Bożego działania. To właśnie czeka na ciebie. To jest skutkiem uleczenia niewierności, że ty jesteś kwitnącą osobą, zakorzenioną w dobru, w Bogu, w świętości, we wspaniałości, w radości. I Bóg mówi, wtedy odkryją, że mnie zawdzięczają ten owoc, bo tym owocem jest szczodre obdarzenie miłością. Bóg nas bowiem obdarza doświadczeniem, wypełnieniem i wyposażeniem. Ta miłość to jest coś, co jest bogactwem, za którym tęsknię, a którego nie było, a teraz się pojawia. Ponieważ to Bóg tym wszystkim mnie obdarza w miejscu, które było najgorsze, najtrudniejsze, najsłabsze. To uleczenie jest równocześnie wyposażeniem. Tam, gdzie był brak, jest teraz piękno i wielkość. Ponieważ to Bóg tą miłością wypełnia te wszystkie przestrzenie, w których czuliśmy się słabi, grzeszni, niegodni. Bóg daje doświadczenie, Bóg wypełnia i wyposaża na przyszłość, aby to kwitnięcie było możliwe. Zadanie dla ciebie na dziś. Wróć do Pana, twego Boga, w tym miejscu, w którym upadłeś, potknąłeś się lub zatrzymałeś. Wróć. Niech ci błogosławi ten, który jest miłością i nią wyposaża. Ojciec, Syn i Duch Święty.